sobotę 8 czerwca w historycznej szkółce w polskiej części Parku Murzakowskiego odbył się kiermasz roślin i owoców pod nazwą Jabłoniowy Zawrót Głowy. Dziś głównie odbywają się tutaj przy tych stoiskach na terenie szkółek prezentacje sztuki ogrodniczej, czy właściwie uprawy warzyw, sadzenia drzewek. Można nabyć różnego rodzaju rośliny, które wzbogacić mogą ogrody przydomowe. Przybyłych gości na to wydarzenie na pewno ujęło niesamowite położenie sadu, jego czarujący klimat oraz cudowna pogoda. Organizatorzy zapewnili na ten dzień wiele atrakcji, które przyciągnęły blisko 2000 osób nie tylko z pobliskich miejscowości. Nie tylko społeczeństwo Łęknicy i najbliższej okolicy, ale sąsiedzi z Zanysy Łużyckiej również już w tej chwili starają się sobie zapisać w swoich kalendarzach. No muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, bardzo fajne, nie spodziewałam się, nie spodziewaliśmy się. Przyjechaliśmy na weekend tutaj ze Szczecina, no i okazuje się, że dużo niespodzianek nas spotkało, bardzo miły. Jestem co roku, jestem z Łęknicy, jestem rodowitą Łękniczanką, park się dużo zmienił, jesteśmy wszyscy zadowoleni i naprawdę, co więcej mówić, aby tak zostało już. Od dziecka tu biegałam, od dziecka się w tym parku wychowałam. Z każdym dniem na niego patrzę, każdego roku. Ja się starzeję, a ten park wciąż żyje. To jest coś pięknego. Swoją ofertę zaprezentowali ogrodnicy, szkółkarze i sadownicy z regionu oraz firmy oferujące produkty dla ogrodnictwa. Na stoiskach można było znaleźć sadzonki starych odmian drzew owocowych oraz rośliny ozdobne do ogrodu, narzędzia i sprzęt ogrodniczy. Ludzie po prostu już przywykli do tych pospolitych rzeczy, których jest dużo po marketach i szukają takich wynalazków. No tak samo jak szukają nowych modeli samochodów, tak samo i w roślinach jest. Nie? I także no, część roślin jest w dużej cenie, bo to są nowości, czy albo wolno rosnące do małych ogródków. Egzotyczne rośliny, no, nowości, nowe odmiany magnolia, araukarie, takie ciekawostki, plecione z wierzby. Sporym zainteresowaniem cieszył się spacer z ogrodnikiem, podczas którego wymieniano się doświadczeniami i poradami. Sprzedawano również produkty roślinne, przetwory, miody, a także rękodzieło. Ogromnym powodzeniem cieszyły się warsztaty wykonywania filcowych owoców, żywych wianków na głowę oraz parków słoików. Na zorganizowanej imprezie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wyjątkową atrakcją był towarzyszący tegorocznej imprezie pokaz znanego kucharza Tomasza Jakubiaka. Impreza dzisiaj jabłkiem stoi, można powiedzieć, ale nie tylko jabłkiem, bo nie omieszkałem nie użyć szparagów i truskawek, które też na tych ziemiach są bardzo popularne. Ale jeżeli chodzi o same jabłka, to użyję ich w trzech przepisach, właściwie w czterech, tylko w różnych jakby jabłkowych konotacjach, bo jabłko to nie tylko jabłko. Jabłko to też likiery, jabłko to też cydry, jabłko to też powidła. Różne rzeczy można zrobić z tego ładnego, okrągłego jabłka. I tym jakby kluczem idąc, na początku zrobiliśmy przecudowną potrawę szparagi w sosie na ubijanych żółtkach z dużą ilością cydru, więc to jabłko było wyczuwalne, tego oczywiście tam trochę sera, owczego, opalanych pomidorków, było zielono, było czerwono i przede wszystkim jabłkowo. Teraz będziemy przygotowywali pstrąga tęczowego, który będzie podany z prażonym jabłkiem ze świeżą wanilią, limonką i odrobiną mięty, czyli to będzie takie bardzo mocno orzeźwiające danie, mocno kontrujące smak ryby. Do tego przygotuję też przepyszny schab lokalny, z też sosem jabłkowym, tylko już nie prażone jabłka, tylko jabłka przeciśnięte, duszone w białym winie. No i na samym końcu, co żeby paniom też przyjemność sprawić nie tylko mięsem, to będą truskawki w koglu moglu, który będzie z dodatkiem właśnie cydru ponownie. I on będzie zapieczony za pomocą palnika na tych truskawkach, czyli one będą opalane, te truskawki będą lekko chrupiące, lekko delikatnie aksamitne, jeżeli chodzi o kogiel mokiel. Takie warunki jak tutaj, park, biegające dzieci, balony, hałasy, jakiś koncercik gdzieś z boku jazzowy, to są warunki, w których ja się najlepiej odnajduję. Dużo ludzi na leżakach, mogę podejść, przybić piątkę, pogadać, ja to uwielbiam. To miejsce, czyli nie tylko sad, gdzie dziś się impreza odbywa, ale w ogóle Park Murzakowski warto odwiedzić i odwiedzać, bo sądzę, że jak ktoś
przyjdzie pierwszy raz, niepewny tego, co tutaj zastanie, to na tyle się zauroczy, że będzie chciał tutaj wracać, nie tylko wtedy, kiedy kwitną lipy, kiedy kwitną rododendrony, ale również i jesienią, bo to jest chyba druga taka pora, gdzie piękne barwy złociste i przebarwienia drzew liściastych tego parku występują. Na finał jabłoniowego zawrotu głowy goście parku wysłuchali koncertu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej. Thank you.